Szanowni Państwo, teoretycznie prosta, a w praktyce wręcz niestosownie paskudna realizacja urządzenia, które w założeniu ma pełnić rolę maszynki sygnałowej generującej prąd dzwonienia dla telefonu. O ile panujący aktualnie na tym biurku wręcz artystyczny nieład nie stanowi w żaden sposób sytuacji nadzwyczajnej, tak jestem skłonny stwierdzić, że dla osoby postronnej czytelność tego układu może być delikatnie utrudniona. Wspomogę się zatem na bazgranym na kartce schematem. Urządzenie składa się z dwóch przekaźników, które de facto stanowią oscylator. Pierwszy przekaźnik załącza drugi, drugi natomiast odłącza pierwszy. Dodatkowo do układu wprowadzone są diody, które gaszą przepięcia na ich cewkach, dzięki czemu mam nadzieję, że ich zestyki wytrzymają chociaż ciut więcej niż 15 minut użytkowania, a także wydłużają czas ich odpadania, więc częstotliwość ich pracy z brzydkiego bzzzt spadła do według pomiarów około 28 Hz, czyli tylko ciut niewiele ponad ideał. Założenie urządzenia też jest takie, że wysyłając prąd dzwonienia do telefonu chcemy jednocześnie sprawdzać, czy przypadkiem nie została podniesiona słuchawka. Dla przypomnienia, dzwonek w telefonie ma ze sobą w szeregu kondensator, więc prądu stałego przez siebie nie puści. Natomiast podniesienie słuchawki zamyka obwód dla prądu stałego i takie coś musimy wykrywać. W układzie zatem mamy zastosowany przekaźnik, który wzbudzi się, gdy prąd stały przepłynie nam przez układ. Natomiast prąd przemienny, z racji, że bardzo ciężko mu jest płynąć przez indukcyjność, to ten przekaźnik swobodnie ominie sobie przez kondensator. Prąd dzwonienia to oczywiście przebieg prądu przemiennego. W tym układzie jest to dalekie od sinusoidy, ale do uruchomienia elektromagnesu dzwonka raczej powinno wystarczyć. Impulsujący drugi przekaźnik swoim zestykiem zwiernym zamyka obwód prądu, który idzie przez uzwojenie transformatora. Dzięki temu w drugim jego uzwojeniu, które jest w szeregu z całym obwodem telefonu, będzie się indukować jego pochodna, czyli poniekąd dodatnie i ujemne impulsy w momencie, kiedy załączamy bądź odłączamy przepływ prądu po tej stronie pierwotnej. I ten transformator ma tu podwójną funkcję, raz, że właśnie pozwala nam te impulsy wygenerować, będące pochodną tego załączenia, wyłączenia prądu, a dwa, że ten przebieg przemienny sumuje nam z napięciem stałym, które przychodzi z zasilacza i służy do tego, żeby zasilić przekaźnik wykrywający podniesienie słuchawki. Oczywiście do telefonu trafi nam suma napięcia przemiennego i napięcia stałego, ale pamiętajmy, że w szeregu z dzwonkiem jest kondensator, więc składowa stała przez dzwonek już nie płynie i dzwonek nam elegancko, chociaż czy to jest eleganckie, w każdym bądź razie dzwonek według wyników tego eksperymentu okazuje się, że dzwoni. Zapraszam zatem do posłuchania tego hałasu. Układ ten być może wykorzystam przy budowie prostej centrali telefonicznej, dlatego mówię być może, że jeżeli tylko powstanie mniej paskudne rozwiązanie niż to, to niezwłocznie je nim zastąpią. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Oczywiście to wygląda dziwnie, bo on według pomiarów tam 28,5 Hz śmiga. Nagrywane jest 24, czyli to już w Nykuista nam wchodzi i będzie oczywiście wyglądać na filmie paskudnie. Trzeba byłoby to w 60 klatkach na sekundę nagrywać, ale to już trudno.